No hej, witajcie na kanale WeRepair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się 5 rzeczami, a tak naprawdę 5 podstawowymi błędami pierwszych użytkowników albo świeżych użytkowników samochodów elektrycznych. Także oglądajcie. Podstawowy błąd, który sam popełniałem na początku, mając swój pierwszy samochód elektryczny, jeszcze nawet nie wiedząc tak naprawdę o tych wszystkich rzeczach, które wiem teraz, to było ładowanie na 100% notoryczne. Czyli wielu użytkowników samochodów elektrycznych po prostu próbuje ładować na zapas. Czyli codziennie ładują do 100%, żeby mieć maksymalny zasięg tego samochodu, kiedy tak naprawdę, szczególnie przy obecnych samochodach elektrycznych, jest to absolutnie niepotrzebne. No bo ja to robiłem jeszcze w sytuacji Peugeota Ayona, który nawet jak się naładowało go na 100%, no to jak przejechał 100 km, to był sukces i pewnie było lato akurat. Natomiast w chwili obecnej, nawet jeżeli mamy zwykłą Tesla Model 3, SR Plus czy tego typu pojazd, no to tutaj nawet przy naładowaniu rzędu 50-60% wciąż mamy mega duży zasięg i spokojnie na mieście sobie poradzimy. Więc ładowanie na 100% jest dopuszczalne, ale tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, kiedy mamy do tego stworzoną baterię. Czyli mamy na przykład baterię litowo-fosforowo-żelazową, która nawet czasami, albo nawet bardzo często lubi być ładowana do 100% i pomaga jej to w utrzymaniu, albo inaczej, w uniknięciu efektu pamięci. Natomiast w sytuacji baterii litowo-jonowych, a w szczególności takich, jak mamy tutaj w tej Tesli Model Y, czyli pakietu Panasonica, no to ładowanie do 100% notorycznej jest oczywiście niewskazane. Wyjątkiem od tej reguły jest podróżowanie. W momencie, kiedy podróżujemy, kiedy jedziemy samochodem elektrycznym w podróż, to oczywiście ładujemy do 100% wtedy, kiedy potrzebujemy i nie unikamy szybkich ładowarek, po prostu tutaj naszym celem jest dojechać. I inżynierowie, którzy projektowali samochody elektryczne, oczywiście jakąś tam część ładowań przewidzieli w takim trybie i to nie jest coś, co zrujnuje Wasz samochód, albo inaczej, nie zrujnuje w sposób nadzwyczajny. Natomiast notoryczne ładowanie do 100%, a jeszcze przy okazji przy użyciu ładowarek szybkich, na pewno będzie miało negatywny wpływ na szybkość degradacji baterii, a może też przyspieszyć inne negatywne procesy, no bo to ma duży wpływ na po prostu zmiany chemiczne, które w tej baterii zachodzą podczas tak częstych rozładowań, wyładowań, dodatkowo jeszcze pełnych. Pamiętajmy, że pełny cykl to jest rozładowanie do zera i naładowanie do 100%, więc ilość tych cykli nam się zagęści. Aczkolwiek muszę tu obalić jeszcze jeden mit, że baterie w samochodach elektrycznych wytrzymują tylko 1000 cykli. No to nie jest prawda. Mieliśmy już baterie, które miały grubo powyżej parę tysięcy cykli i wciąż jeździły. Mało tego, zachowywały całkiem niezłą pojemność, czyli niską degradację. Więc jeżeli chodzi o ilość cykli, akurat nie potwierdzam. Baterie elektryczne mają świetne trzymanie temperatury, mówię tutaj chociażby w Tesli, a także i teraz we wszystkich nowoczesnych samochodach. Te systemy są tak rozbudowane, że bateria akurat, jeżeli chodzi o trzymanie temperatury, radzi sobie znakomicie. Mimo to, oczywiście, ładowanie do 100% baterii litowo-jonowych nie jest wskazane, a takich baterii wciąż mamy najwięcej, a szczególnie w samochodach używanych, które na naszym rynku królują. Kolejna rzecz, której również mi się zdarzało mocno nadużywać jako takiemu świeżemu użytkownikowi samochodów elektrycznych. Obawiam się, że to jest w ogóle nie do uniknięcia. Znając naturę ludzką, a jednocześnie to, co oferują samochody elektryczne, to jest nadużywanie pedału gazu. Jak dostajecie w swoje ręce pierwszy raz samochód elektryczny, to po prostu on, jakby to powiedzieć, swoją dynamiką nakłania Was do tego, żeby nadużywać tego gazu i z drugiej strony daje Wam niesamowitą przewagę nad Waszą spalinową konkurencją. I to też widzicie na światłach. Każdorazowo, kiedy odjeżdżacie, nawet niekoniecznie najszybszym samochodem elektrycznym, mówię to chociażby o takim Y-ku, to ta przewaga nad jakimkolwiek albo nad większością samochodów spalinowych jest tak gigantyczna, że daje Wam to niesamowitą frajdę i trochę satysfakcji. Więc bardzo ciężko jest uniknąć tego efektu, szczególnie u pierwszych takich świeżych kierowców samochodów elektrycznych. Pamiętajcie, że taka akceleracja w dużej mierze obciąża układ zawieszenia w samochodzie. Tak i oczywiście wymusza nagłe zmiany temperatur, czyli daje spore obciążenie dla układu chłodzenia. W konsekwencji oczywiście daje też obciążenie dodatkowe baterii, która po prostu jest poddana większej presji. Musi dać z siebie większy wydatek energetyczny w krótkim czasie. Więc to nadużywanie nie ma pozytywnych skutków technicznych, ale daje gigantyczną frajdę. No i oczywiście jeszcze przy okazji, jeżeli macie samochód typu ośka, mam tu na myśli samochód napędzany na jedną oś, szczególnie tylną, no to dostaję w dupę też jeden opony na jednej osi. Mieliśmy wiele przypadków, o dziwo ja miałem tak akurat w Nissanie Leafie, że naprawdę tam był akurat napęd na przód, że naprawdę przednie opony zużyły mi się dwukrotnie bardziej niż opony z tyłu. Także jeżeli nie musicie, aczkolwiek wiem, że prawdopodobnie mój argument do Was nie trafi, to nie nadużywajcie pedału gazu. Kolejna, trzecia już rzecz, to jest
postaram się to jakoś tak dobrze określić dla tych, którzy jeszcze nie jeżdżą samochodami elektrycznymi. To jest takie oszczędzanie paliwa na ostatnią chwilę. Chodzi o to, że jak mamy samochód elektryczny, to wciąż nie jesteśmy pewni swego. I bardzo często zdarza nam się dojeżdżać do chargera z naładowaniem typu 20-25%, nawet 30% na wszelki wypadek. Ja też tak jeździłem i też tak starałem się właśnie dojechać, żeby na wszelki wypadek, jak coś nie będzie działało, móc dojechać do innego chargera. I w tych czasach, kiedy ja zaczynałem jeździć samochodem elektrycznym, miało to jeszcze jakieś tam uzasadnienie. Było bardzo dużo ładowarek, które nie działały, było dużo ładowarek, które były już na mapie i nie były włączone, albo były czasowo wyłączone i zdarzały mi się też dosyć trudne sytuacje, więc ten bufor czasami ratował mi tyłek. Natomiast w chwili obecnej, kiedy tych ładowarek jest, szczególnie w miastach, jest bardzo dużo i odległości pomiędzy nimi są znikome, to myślę, że takie aż buforowanie nie ma sensu. I pamiętajcie też, że wasza bateria ma dodatkowy bufor parunastu, nawet czasami parudziesięciu kilometrów, że pomimo tego, że będziecie rozładowani do zera, nadal będziecie mogli się poruszać i ten samochód po podłączeniu do ładowania będzie się z sukcesem ładował. Więc to chyba był mój taki dosyć duży błąd. Ja dosyć długo trzymałem w sobie taką rezerwę przed rozładowaniem samochodu, tam nie wiem, do 5%. I chyba dopiero jak zaczęliśmy jeździć w dłuższe podróże Teslami, zacząłem się godzić z taką sytuacją, że po prostu dojeżdżałem z naładowaniem typu 5, 4, 8% i się tym nie stresowałem, wiedząc, że po prostu mam jakiś tam bufor, a dodatkowo zacząłem też ufać, bo nie ukrywam, że ten system w Tesli okazał się bardzo przewidywalny. I przynajmniej dla tego samochodu mogę potwierdzić, że to, co Tesla tutaj przewiduje, jest w miarę prawidłowe i rzadko się zdarzało mi, żeby to ta energia, z którą dojeżdżałem, była mniejsza niż to, co było zaplanowane. Dodatkowo Tesla, jak i każdy samochód elektryczny, jak się jedzie bardzo wolno, a miałem też takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, jakaś ładowarka w Hiszpanii mi nie działała, a nie było superchargera, to jechałem później bardzo wolno, typu 60 czy 50 km na godzinę i naprawdę dzięki temu wydłużyłem zasięg ultra znamienicie. Tak, wtedy jedziemy tak naprawdę tak, jakbyśmy jechali w WLTP albo i lepiej. I ten samochód odwdzięcza się bardzo długim zasięgiem. I mając na początku tam chyba z 16 km, ostatecznie przejechałem 50. Także znowu, oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, że jak nam zabraknie prądu na polu, to będzie to trochę większy problem niż w samochodzie spalinowym, albo trudniejszy do ogarnięcia. Ale z drugiej strony, no nie przesadzajmy i dojeżdżanie na 30% jest absolutnie bez sensu. Kolejna, czwarta rzecz to jest nadużywanie rekuperacji. I to jest kolejna rzecz, której bardzo trudno... Ta rzecz bardzo szybko wchodzi w krew. Mi weszła w krew bardzo mocno w momencie, kiedy posiadaliśmy Nissana Leafa i on miał taki system, który nazywał się e-pedal. Inaczej to jest one pedal drive. Czyli de facto można było tym samochodem, jego hamowaniem i akceleracją przyspieszać za pomocą jednego pedału, bez używania pedału hamulca. Kusi, dodatkowo w teorii oszczędza nam energię, powiem później dlaczego nie do końca. I wiem, że wielu z was tego nadużywa, szczególnie w mieście, ale też i w trasie. W trasie to jest zupełnie nieuzasadnione. No i jakie ma skutki takie nadużywanie rekuperacji? Pierwszy skutek, który zobaczycie, albo może nie zobaczycie go może szybko, ale zobaczycie go prędzej czy później, to będzie korozja na tarczach hamulcowych. Ostatecznie może dojść też do zastania się jednego z klocków hamulcowych i dojść do ponownym jego wciśnięciu do nierównomiernego zużycia i po prostu tarcze będą nam się zużywać nierównomiernie. Korozja na tarczach też w momencie, kiedy ona troszeczkę głębiej wejdzie w materiał, przy hamowaniu tarcza zużywa się nierównomiernie. Taki mamy efekt takiej, jak to się mówi, płyty winylowej i też bardzo nierównomiernie hamulce biorą i nierównomiernie się zużywają, więc na koniec dnia tutaj mamy taką przyczynę techniczną, a dodatkowo, znaczy tak, nie przyczynę, tylko przepraszam, skutek techniczny, a dodatkowo rekuperacja wbrew pozorom na przykład na trasie niekoniecznie nam oszczędza energię. Bo pamiętajcie, że w momencie, kiedy używamy rekuperacji, to nie odzyskujemy całej energii, którą przeznaczyliśmy na rozpędzenie pojazdu. Więc na przykład, kiedy jesteśmy na trasie i kiedy nie musimy hamować, bo rekuperacja jest dla nas wtedy dobra, kiedy musimy hamować, czyli kiedy zastępujemy hamowanie rekuperacją, wtedy rzeczywiście odzyskujemy sporą część tej energii, którą przeznaczyliśmy na rozpędzenie pojazdu i nie zamieniamy jej bezsensownie na energię cieplną hamując, ale odzyskujemy trochę energii do samochodu. Natomiast wtedy, kiedy jedziemy w trasie i nie musimy hamować, tylko przyhamowywujemy, to zdecydowanie lepiej jest regulować prędkością tak, żeby nie wchodzić w pole rekuperacji. Uwierzcie mi, że to Wam zdecydowanie zwiększy zasięg i na przykład tak jak ja to robię, to staram się maksymalnie przyspieszać, oczywiście w granicach przepisów, z górki, a pod górkę staram się maksymalnie nie używać pedału akceleracji na tyle, żeby nie zejść w pole
rekuperacji. I to mi bardzo wydatnie zwiększa zasięg, a jednocześnie utrzymuje ciągle bardzo wysokie prędkości przelotowe. Także czwarty punkt mamy za sobą, przechodzimy do piątego. I kolejny punkt, piąty w naszym zestawieniu, to brak serwisowania i brak takiego ogólnego dbania o samochody elektryczne. Niestety w swoim życiu codziennym kierowcy samochodów elektrycznych, szczególnie ci początkujący, kierują się takim mitem, który jest mocno podsycany przez producentów, że te samochody nie wymagają w ogóle serwisowania. Czyli nie trzeba jeździć do serwisu, nie trzeba niczego sprawdzać, płynów się nie wymienia, hamulce wytrzymują miliardy kilometrów przebiegów i wszystko jest w porządku. No więc między innymi ta Tesla Model 3 jest najlepszym przykładem tego, że tak nie jest. To jest Tesla Model 3 z 2019 roku i tutaj tak naprawdę ze względu na to, że ten samochód praktycznie w ogóle nie był serwisowany, mamy do remontu praktycznie całe zawieszenie. Tutaj macie przy okazji zwrotnicę, która zrobiła krzywdę naszemu koledze, który akurat tą zwrotnicę naprawiał. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Także mnóstwo rzeczy do wymiany, mnóstwo rzeczy do naprawy, tylko dlatego, że ten samochód był całkowicie zignorowany w kontekście serwisowym i przyjechał do nas, jak już wszystkie elementy, albo niemalże wszystkie elementy zawieszenia miały luzy. Dodatkowo, jeżeli dobrze kojarzę, był też wyciek z pompy olejowej, co na koniec dnia kończy się tym, że musimy wymienić o-ringi na pompie olejowej, że musimy wymienić filtr oleju i wymienić olej, co przy normalnych czynnościach po prostu wydarzyłoby się przy regularnej, czy tam powiedzmy przewidywalnej wymianie oleju, którą tutaj w tych silnikach sugerujemy nie częściej jak co 100-120 tysięcy kilometrów. Tak czy siak przeniosłem się specjalnie do warsztatu, żeby Wam pokazać ten przykład między innymi. A zaraz Wam Wiktoria pokaże dosłownie parodniowy dorobek nasz, jeżeli chodzi o części. Samochody elektryczne absolutnie należy serwisować. Trzeba o nie dbać, trzeba przyjeżdżać na przeglądy. I jeszcze raz powtórzę, chociaż mówiłem to już wiele razy. Samochody takie jak Tesla Model 3 czy Tesla Model Y, które są samochodami wielkoseryjnymi, produkowanymi fabrycznie, mającymi powtarzalne rozwiązania, przyjeżdżać na przegląd przynajmniej raz do roku. Natomiast samochodami takimi, które możemy nazwać pierwszymi lub manufakturowymi samochodami elektrycznymi, jak chociażby Tesla Model X, przyjeżdżamy przynajmniej raz na pół roku. Jest wiele aspektów i wiele powodów, dlaczego trzeba to robić. Samochody elektryczne są cięższe. Samochody elektryczne dysponują zupełnie innym, wyższym i szybciej dostępnym momentem obrotowym, co jakby naraża elementy zawieszenia na większy stres, siły skrętne występujące szybciej, inaczej i przebiegające inaczej niż to, co znamy z samochodów spalinowych. Także stres, jakiemu podane jest zawieszenie, czy jakiemu poddane jest zawieszenie, jest bardzo duży. Hamulce w samochodach elektrycznych, to o czym mówiłem też już wielokrotnie i mówiliśmy to wcześniej, na wcześniejszych punktach, nadużywanie rekuperacji powoduje, że te tarcze ostatecznie degradują się szybciej w kontekście nierównomiernego zużycia. Klocki również w kontekście nierównomiernego zużycia niż w samochodach standardowych. Mimo iż, jeżeli chodzi o ilość mięsa na takiej tarczy, to ta tarcza czasami jest dużo lepsza niż w samochodzie spalinowym o tym samym przebiegu, bo tutaj tego praktycznie nie używamy, to na koniec dnia to zużycie jest nierównomierne, doprowadza do bicia. Estetycznie też to nie zbyt wygląda. Zresztą najlepszym przykładem jest Tesla Model 3. Na pewno mamy też płyny eksploatacyjne, mamy tutaj płyn chłodniczy, którego jest bardzo dużo i on jest jednym z kluczowych elementów, albo jednym z kluczowych, w ogóle system chłodzenia, klimatyzacji i w ogóle wymiany ciepła w samochodach elektrycznych jest gigantycznie ważny i bardzo kluczowy, między innymi dla tak istotnego komponentu, jakim jest bateria. Utrzymanie warunków temperaturowych baterii jest kluczowe dla jej długości życia i najlepszym dowodem na to jest chociażby Nissan Leaf, który nie miał tak tego systemu zaawansowanego, a chłodzenie było powietrzem i te baterie po prostu się degradowały. Tak więc to jest kolejna rzecz, o którą warto dbać. Mamy układ hamulcowy, w którym znajduje się oczywiście płyn hamulcowy. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy oleje, co prawda przekładniowe w silnikach, ale już w takich silnikach jak Tesla Model 3 czy w bardziej zaawansowanych Teslach Model S jest to już olej o bardzo wysokiej specyfikacji. Jest to olej ATF9, który tak naprawdę w swojej lepkości przypomina niemalże wodę. Także to są zaawansowane systemy i też trzeba o to dbać od czasu do czasu. Tak jak wspomniałem na samym początku tego materiału, większość z tych błędów popełniałem ja sam. Mówię tutaj szczególnie o pierwszych błędach użytkownika. Jeżeli chodzi o błędy serwisowe, na szczęście w większości wypadków nie miałem okazji ich popełnić, bo po prostu niemalże natychmiast, jak się zainteresowałem elektromobilnością, zająłem się też naprawianiem tych samochodów, więc ja o swoje samochody już dbam w sposób należyty. Aczkolwiek udało mi się na przykład w Tesli Model 3 doprowadzić do wymiany tarcz de facto. Udało mi się też doprowadzić do zniszczenia jednego kompletu opon w X-ie, bo nie zadbałem o zbieżność w odpowiednim terminie. I miałem też sporo awarii związanych z pewnego rodzaju zaniedbaniami.
Więc pamiętajcie o tym, żeby dbać o te samochody serwisowo, jednocześnie pamiętać o tych wszystkich punktach, które wymieniłem wcześniej. I dziękuję Wam za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć!